Pięć kluczowych wersetów na temat śmierci i zmartwychwstania. Zapraszam na film. W tym tygodniu obchodzimy, większość chrześcijan obchodzi, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego też postanowiłem nagrać taki film z pięcioma fragmentami na temat śmierci i zmartwychwstania. Oczywiście w Piśmie Świętym tych fragmentów jest o wiele, wiele więcej, ale postanowiłem wybrać te pięć. Być może skłonią Cię one do przemyślenia tematu. Ewangelia Jana, 11 rozdział od wersetu 25. I powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Jezus nie tylko mówi o tym, że doprowadzi nas do zbawienia, do zmartwychwstania, że On będzie przyczyną zmartwychwstania, ale mówi coś o wiele, wiele mocniejszego. Jezus mówi, że sam jest zmartwychwstaniem i życiem. Ten Jezus z Nazaretu, który chodził po ziemi 2000 lat temu, my jako chrześcijanie wierzymy, że On istniał zawsze, że On jest Bogiem Synem, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. I to w Jego imieniu jest jedyna szansa dla ludzi na życie wieczne z Bogiem po śmierci, na zbawienie. Jedynie w Jego imieniu jest szansa na ucieczkę, na uratowanie się, na bycie zachowanym od gniewu Bożego, który przyjdzie na każdego grzesznika. 2. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 3. Pan Jezus mówi: niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Ale idę tam, aby przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja jestem. W tym fragmencie Jezus Chrystus mówi bardzo wyraźnie: wierzycie w Boga, wierzcie też we mnie. Jest to nakaz. Jezus mówi też o tym, że wkrótce odejdzie, pociesza swoich uczniów i mówi, że jest to dla nich pożyteczne. Przyniesie to im i wszystkim, którzy będą wierzyć w Jezusa Chrystusa, wiele korzyści. Jezus Chrystus odszedł do Ojca, przygotowuje miejsce dla wszystkich wierzących w Niego, w domu Ojca. 3. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 22 do 27. Apostoł Paweł pisze tak: jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, a potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Świat, w którym żyjemy, wydaje się wspaniały, kolorowy i niesamowity. Ale życie większości ludzi to cierpienie, to ból, to choroba. To ból odrzucenia przez innych ludzi, to ból wyśmiewania, to ból straty kogoś bliskiego, to ból spowodowany chorobą, która nas zżera od środka. I są momenty w naszym życiu, które są wspaniałe i niesamowite, ale jednak większość tego życia na ziemi jest bardzo trudna. Jest trudna, jest bolesna, jest smutna. Ale mówił o tym Jezus Chrystus, mówili o tym też apostołowie, a wcześniej w Starym Testamencie Bóg to zapowiadał przez proroków. Po śmierci nie znikamy. Po śmierci albo będziemy w wiecznym cierpieniu w piekle, albo będziemy w wiecznej szczęśliwości w niebie. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ufa Mu i wie, że będzie z Nim w wiecznej szczęśliwości. W niebie, a później na nowej ziemi, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nie będzie bólu. Będzie wieczne szczęście z Bogiem. 4. List do Filipian, rozdział 1, wersety 20 i 21. Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony niech będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć.
Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Tak pisze Paweł apostoł i nie wiem, co odczuwasz, kiedy słyszysz te słowa, ale takie jest nastawienie chrześcijan. Takie powinno być nastawienie wszystkich chrześcijan. Nie boimy się śmierci, czekamy na śmierć jako na wybawienie od tego naszego życia. Czekamy na spotkanie z naszym ukochanym Bogiem, z naszym Zbawicielem. Każdy prawdziwy chrześcijanin powinien chcieć, tak jak i Paweł apostoł, bardziej już spotkać się z Bogiem niż żyć tutaj. Ale każdy chrześcijanin też ma świadomość, że jego życie tutaj jest potrzebne innym. Tak jak Paweł znał i rozumiał swoją misję, tak każdy z nas powinien rozumieć, że skoro żyjemy, skoro Bóg dopuszcza, byśmy chodzili po ziemi, to życie nie jest bez sensu. To życie jest po coś. To życie jest dla innych. Dlatego też chrześcijanie powinni żyć w takim napięciu, o jakim mówił Paweł. Wolałbym umrzeć i być już z moim kochanym Bogiem, ale wiem, że dla was jest pożyteczniejsze, abym tu został, dlatego też chcę wam służyć. 5. Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział, wersety od 14 do 18. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem mówi tak: a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Syna, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zbawienie jest z wiary, a biblijna wiara to zaufanie i posłuszeństwo. Pan Jezus w Ewangelii Jana w późniejszych rozdziałach mówi: jeżeli mnie miłujecie, będziecie wypełniać wszystko, co wam powiedziałem. To jest proste wezwanie do każdego chrześcijanina. Jeżeli nazywasz siebie chrześcijaninem, to powinieneś znać bardzo dobrze Słowo Boże, czytać je wciąż i poznawać coraz lepiej, ponieważ przez poznanie Słowa Bożego możesz być posłuszny Jezusowi. Nie będziesz zbawiony z tego, że jesteś posłuszny księdzu, pastorowi czy komukolwiek z duchownych w religii, jakiej żyjesz. Możesz być zbawiony tylko przez Jezusa Chrystusa, a jednym z owoców, jednym z objawów tego, że jesteś prawdziwie zbawioną osobą, jest to, że wypełniasz to, co mówił Jezus, kochasz to wypełniać, jest to dla ciebie łatwe. Na koniec jeszcze dwa zdania. Śmierć przyjdzie na każdego z nas, jest nieunikniona. I tak naprawdę od tego, jak żyjesz tutaj na ziemi, będzie zależała twoja wieczność. Czy wieczność spędzisz w oddzieleniu od Boga, w cierpieniu, w miejscu, które my dla uproszczenia nazywamy piekłem? Czy po swojej śmierci spotkasz Boga, będziesz z Nim w wiecznej szczęśliwości? My to nazywamy niebem, a później, po zmartwychwstaniu wszystkich umarłych, tym miejscem będzie nowa ziemia. Każdy człowiek jest wezwany do tego samego. Mówili to prorocy w Starym Testamencie, mówił to Jezus z Nazaretu, Jezus Chrystus, i mówili to apostołowie. Odwróć się od swoich grzechów. Przestań grzeszyć. Uwierz Jezusowi Chrystusowi. Zacznij żyć tak, jak On tego od ciebie wymaga. Co zrobisz? Być może ten dzień jest twoim ostatnim. Być może ten film jest ostatnią rzeczą, jaką oglądasz na YouTube. Co zrobisz? Czy chcesz być wierny Chrystusowi? Chcesz pójść za Nim? Czy decydujesz się, że odrzucasz Go i idziesz własną drogą, szeroką drogą, która prowadzi do piekła?